Chciałabym podzielić się z Wami moją historią, jak to stało się w moim przypadku i jak trafiłam w ogóle na produkty Dual Life. Od 2015 roku miałam ogromny problem chorobowy. Dokuczały mi ogromnie nogi. Był to taki niesamowity ból, że nie nadawałam się do funkcjonowania. Już nie mówiąc o tym, że nie mogłam chodzić w ogóle w butach na wysokim obcasie, bo dokuczały mi ostrogi piętowe obu nóg. A dowiedziałam się tak naprawdę o tym problemie, jak już miałam jechać do córki do Stanów, pomóc jej i przy wnukach. I mówię tak, Boże, jak ja tam pojadę, jak mnie te nogi bolą. I poszłam do lekarza i zrobiono mi prześwietlenie, ostrogi obu nóg. I ja mówię, co tu robić? No to co? Wiadomo, prywatnie, rehabilitacja. Zabiegi, ultradźwięki, rozbijanie tego, że to wszystkim pomaga, no to i mnie to zastosowano. Praktycznie wydane 1000 zł. Pojechałam do tych Stanów. Córka mówi do mnie, mamo, byś przeszła się z tymi dzieciakami, bo ona już miała bliźniaki w wieku 5 lat na spacer. Podeszłam kawałeczek, wracam, mówię, córka, no ja nie mogę. Wiesz, jak one będą tu się bawić w piadnicy, to ja pobędę. I tak naprawdę pojechałam jej tam pomóc, a byłam tylko dla niej ciężarem. Gdy wróciłam do Polski, non-stop, lekarz, to było, moje funkcjonowanie to wyglądało tak. Zwolnienie, rehabilitacja, apteka, dom. I na okrągło. Powiem Wam, że gdy człowiek jest chory, gdy ma ból, a w przypadku ostrogi piętowej to jest taki ból, że idziesz i raptem tak jakbyś na gwóźdź wszedł i aż podskakujesz. Dlatego w tym momencie, gdy to człowieka boli, to uwierzcie mi, elegancja idzie na bok. Prowadzę biznes, gdzie rozmawiam z ludźmi, to w ogóle schodzi na bok. Człowiek tylko myśli, żeby przestało boleć. I gdy ktoś tam napisał, że no, nawet z Ukrainy różności sprowadzałam, żeby mi przestało boleć. I to tak ciągnęło się przez 3 lata i w końcu ZUS wysłał mnie do sanatorium. I gdy ja pojechałam do tego sanatorium, to spotkałam najlepsze rzeczy. Bo po południu była prezentacja. I ja poszłam z koleżanką na tę prezentację i dwóch chłopaków, dwóch Kamili, takich młodych gości, zaczęło prowadzić prelekcji na temat zdrowia. A że ja jestem z zawodu położną, to co oni mówili, mnie się wszystko pasowało. Ze wszystkim się zgadzałam. I gdy wróciłam do pokoju, moja koleżanka z pokoju mówi, że ty to się nie pchaj w to, ty to nie wiesz, nie wiesz to. Ale ja będąc następnego dnia przy obiedzie, babeczka, która była z nami przy stoliku, przyniosła katalog tymi produktami. Ja do niej mówię, co ty byłaś tam, ty widziałaś te produkty? I ja mówię, ona mówi, że no ty, ale to są drogie. Ja mówię, to daj mi ten katalog, ja sobie poczytam. Ja wziąłem ten katalog, zaczęłam przeglądać te wszystkie produkty i mówię tak, aha, to mi pasuje, to mi pasuje. Oczywiście, co zrobiłam? Weszłam na internet. Zaczęłam sobie czytać na temat firmy, ale tamte żadne mi tam opinie to na mnie to po prostu nie działało, ale oczywiście ceny. Aha, to ja pójdę z nimi, pohandluję do tych chłopaków, że ja te produkty to, wiecie, no handlowcem jestem, to ja tak z nimi pogadam, żebym ja te produkty kupiła jak najtaniej. No i poszłam, akurat piłam na jednego z Kamili i do nich mówię, słuchaj, ja te produkty to bym mogła wziąć, ale ja takich cen to nie będę płacić, bo tam w internecie to w takiej cenie. I on do mnie mówi, ale to po co ty masz i te produkty kupować? To się zarejestruj i będziesz miała je taniej. A ja mówię, no to dobra. I się zarejestrowałam, przyjechały do domu produkty. Akurat ja już miałam wracać do domu po tym sanatorium, a jeszcze do mnie lekarz mówi, wie pani, jak już pani tyle czasu nie pomaga, to pani się szykuje na operację.
A ten fizjoterapeuta do mnie mówi tak: kobieto, pójdziesz na tą fizjoterapeutę, na tą operację. Różnie może być. To są nogi. Jeżeli po prostu popatrz na tych ludzi, którzy chodzą tutaj po operacjach kręgosłupa. Nie jedna płacze. Jeżeli nie pomogą tobie te produkty, no to idź na tę operację, jak nie możesz funkcjonować. Daj sobie szansę. I tak tyle pieniędzy wydałaś. I ja po prostu zaczęłam używać produkt. Słuchajcie, nie minęło 2 tygodnie, zmienił się mnie sen. Ja po nocy zaczęłam wstawać wyspana. To, jak u mnie wyglądały poranki, to tak, jakbym chodziła na szczudłach. A jakie produkty zaczęłaś pić? Zaczęłam, ja wystartowałam na 1000 punktów. Także ja oczywiście, jak zaczęłam patrzeć produkty, to tak, aha, to potrzebne dla męża, to potrzebne dla córki. Także ja od razu o całej rodzinie myślałam. Uh-huh. A jakie zaczęłaś produkty? I jak zaczęłam używać produkty, to dzień i noc, Prostik i kolagen, to Prostik przyjmowałam 3 razy dziennie po 2 kapsułki. A, czyli i 3 razy. Tak, i do tego piłam kolagen 3 razy dziennie razem z witaminą C. Ja sobie zadzwoniłam na infolinię, ja tam z doktor Olm rozmawiałam, także chlorofil, ale ja przede wszystkim co zauważyłam? W pierwszym kolejności, że ja po nocy wstawałam wypoczęta. To dla mnie było niesamowite, że nie było czegoś takiego, że w nocy się budziłam, a nad ranem to mi było strasznie ciężko wstać. Sińce wiecznie pod oczami, taka bez energii. To był pierwszy efekt. A potem, słuchajcie, mieliśmy za 4 miesiące wesele. Już mnie te nogi tak nie bolały. Ja mówię, pojadę, założę szpilki, zobaczymy, czy ja wytrzymam, bo zawsze jak żeśmy szli na jakąś imprezę, to ja w szpilkach elegancko, ale co? Moment, buty się zdejmowały i buty na płaskim i z wkładką. I elegancja szła na bok. A tutaj przetańczyłam całą noc w szpilkach, ani razu nie zmieniłam żadnej pary butów. I od tamtej pory minęły 4 miesiące, nie wiem, organizm się musiał nasycić chyba tymi produktami, bo od tamtej pory ja chodzę w szpilkach i nie ma problemu, ja nikt nie powtórzył mi się ani razu ból z nóg. Także a powoli zaczęło co jeszcze? Słuchajcie, ja choruję na Hashimoto. Ja miałam tak rozchwiany organizm, że u mnie to po prostu zatrzymywała się woda. Ja byłam napuchnięta. Moje nogi, to one nie, moje łydki to nie były łydki, u mnie to były wałki. Jak zaczęłam używać produktów, to potem, po pewnym czasie, zaczynał po prostu wracać metabolizm. Ile razy osoby się mnie pytały, że ja jak na jakiejś diecie jestem. Ja nie jestem na żadnej diecie. Ja jeszcze pracuję nad tym programem 5S. Jestem na dobrej drodze. W każdym bądź razie metabolizm wrócił mi fenomenalnie. Także fakt, że dołożyłam do tego produkty, tak, które są w zestawie metabolizm, ale tu po prostu działanie produktów jest rewelacyjne. I jeżeli ktoś uważa, że jeżeli ktoś kupi produkty i chce po miesiącu czasu odzyskać zdrowie, które zepsuł sobie przez 40-50 lat, no to po prostu to trzeba się tej tylko sobie roześmieć w twarz, bo jeżeli ktoś podchodzi do naturalnych produktów i chce, żeby organizm się jemu zregenerował i traktuje to jak antybiotyk, który przyjmuje przez 10 dni, a musi jelita odbudować przez rok czasu, no to o czym mam mówić? Także my mamy powód do dumy, że to jest że jesteśmy Polakami i mamy polską firmę z tak fenomenalnymi produktami. Także ja to powiem, że jak ja to zakochałam się w produktach i tak naprawdę jak odzyskałam zdrowie, to uwierzcie mi, pierwsze to ja wszystkim chciałam pomóc. Ja wszystkich chciałam uzdrowić. Ale jeżeli ktoś podchodzi po prostu biznesowo teraz, gdy widzi tę inną możliwość, tak, no to po prostu trzeba mówić, co ciebie najbardziej interesuje.
każdym razie dziękuję, ale bardzo do dziś jeszcze to przeżywam, ale jestem naprawdę wdzięczna, że akurat byłam w tym chłopakom, którzy podzielili się tą informacją ze mną.